Dzień dobry Nordic Cookerzy, witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny trening i kolejne spotkanie z wyjątkowym Nordic Cookerem. Jak widzicie, jeszcze nie wyruszyłem z domu, a to dlatego, że z dzisiejszym gościem umówiłem się w kuchni. Wszyscy wiemy, jak duże znaczenie w życiu sportowców, osób dbających o kondycję i sylwetkę ma zdrowe odżywianie. Co jeść przed treningiem, co jeść po treningu, a co zabrać ze sobą do plecaka, kiedy ruszamy w wielogodzinną wyprawę. O tym m.in. będę rozmawiał z dzisiejszym gościem. Przygotujemy też coś dobrego, a po wszystkim ruszymy na trening. Zapomnijcie na chwilę o przykrościach otaczającego nas świata. Odstawcie leki antywirusowe i dajcie się zarazić energią i uśmiechem, które serwuje Klaudia Szydło. Tak, już teraz mogę? Już pewnie. To super. Kurde, ma w razie nie? Gotowałaś już kiedyś tak do kamery? Nie, pierwszy raz. Wygląda jakbyś to już robiła. Ja zrobiłam siankę. A ten koktajl potreningowy to ty możesz zrobić. Dawaj. Ja ci będę mówiła co? Ja tam bardzo będziesz... długą lodówkę, to ci zrobię taki koktajl. Tak? Tylko nie wiem, męża po samochód musisz zawołać. Bo już się nagrywa, jakby co? Tak? No, prawda, tak. Tak. O, proszę bardzo. Dlatego zapytam, czy spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać i o chodzeniu z kijami, i jasne, o gotowaniu, i o tym, co jeść. Mhm. No więc jakbyś, czy umiałabyś w trzech słowach powiedzieć, jak jeść? Bo wiesz, ktoś może już w tym momencie zaraz wyłączyć ten odcinek. Więc jak ktoś nie ma czasu, to chociaż szybki, jak jeść. Trzech słowa. W trzech słowach. No to ja myślę tak, smacznie. Okay. Zdrowo i szybko. To myślę będzie dobra odpowiedź. Tak, moim zdaniem oczywiście autorska odpowiedź. Zdrowo, smacznie, dlatego że no, nie da się jeść po prostu niesmacznie. Tak? Wyobrażasz sobie, że jesteś na diecie, gdzie masz rozpisane po prostu... No tak chyba zazwyczaj jest, nie? Na diecie zawsze? Nie? Nie jest tak? Nie. Nie musi tak być. Kiedyś tak było. Kiedyś tak było, nie? Teraz to raczej tak układają dietetycy, komponują tą dietę, że no jednak potrafimy zrobić coś fajnego i smacznego, coś co właśnie cieszy i oko i nasz żołądek, więc myślę, że przede wszystkim smacznie, bo jak nie będzie smacznie, to po prostu nie będziemy chcieli z tego korzystać. No ale, bo to może było tak, że jak była dieta i niesmacznie, no to nie chciało się jeść więcej. Jak zrobisz smacznie, to ale dobra, chcę ale więcej. Ale dobra, dawaj drugą porcję. Ale to już wiem, to pewnie chodzi, żeby było smacznie i jednocześnie syte. Żeby zapewniało wszystko to, co potrzeba i zapełniało pragnienie czy głód, nie? Tak. Okay, więc musi być smacznie, musi być zdrowo, no bo wiadomo, że chcemy się zdrowo odżywiać. Mm-hmm. Nie chcemy, żeby to było takie puste jedzenie bez wszystkich składników, których potrzebujemy. Smacznie, zdrowo i szybko, bo też nie mamy czasu na gotowanie, więc my sobie dzisiaj też tutaj, Olek, zrobimy taką szybką akcję. Dobra. Bo wsianka myślę, że nam zajmie maksymalnie 5 minut. Okay. Później koktajl potreningowy, kuleczki, no troszkę więcej, ale myślę, że tutaj z kolei można sobie poradzić inaczej, bo jak zrobimy takie kulki mocy, poświęcimy załóżmy pół godziny na to, to możemy sobie poporcjować, tak? Poporcjować i załóżmy, mamy kulkę na dzisiaj, mamy kulki na jutro. Dobra, to może jak mówisz o tych kulkach, to jeszcze, bo dziś już ich nie przygotujemy, tylko one są, zrobione, są już zrobione. Zmieniłam gorzką czekoladę z płatkami owsianymi na początek, żeby zrobić z tego taką właśnie taki fajną mąkę, fajny wiór. Później dodałam daktyle, które wcześniej zostały zalane espresso. Dzisiaj właśnie mamy espresso, ale normalnie też jak robię dla dzieciaków, to kawa Inka, kawa Anatol, te wszystkie takie wiesz, dziecięce kawy bezkofeinowe też można spokojnie sobie tutaj użyć i dalej jest smacznie i nie czuć tego, że to jest jakaś taka większa różnica, wiadomo. I tak jest bomba. Później dodałam jeszcze to siemię lniane, o którym właśnie wspomniałeś, cynamon, sól i masło orzechowe. Masło orzechowe robi też tutaj taką super robotę, nie? Okej. Okay. Ale no właśnie, to gdzie woliśmy spędzić czas? Więcej w kuchni? Czy z kijkami? Z kijkami? Myślę, że to drugie.
Myślę, że to drugie. Bardzo lubię czas spędzony w kuchni, ale tutaj tak jak zapytałeś mnie o te trzy takie rady, no to jednak ta trzecia to było, że szybko. Dlatego, żeby właśnie to jedzenie nie było takie, że fajnie, spędzam sobie miło czas, odstresowuję się, ale myślę, że godzina dziennie w kuchni przygotowując 4 do 5 posiłków to spokojnie wystarcza. A taki trening to jednak jest niezastąpiony. 15 minut czy na posiłek, który przeznaczę na przygotowanie posiłku, to jest okej, okay, ale na kije to już by nie wystarczyło, no, prawda? Tak. To już nie byłby ten czas taki, który by mnie zadowolił, więc myślę, że czyli szybko w kuchni. Tak, długo na kikach. I długo na... tak jak ostatnio przeczytałem u Ciebie na Twoim Facebooku, że jak byłaś na rozmowie z prezydentem Wrocławia, to że się dogadaliście, że tym się spodobało, że nie ma to wrócić ciuchów tak na krótkie dystanse. Dokładnie. To jest super. Ale to, no to co? Chyba, to tyle, bo widzę, że moglibyśmy gadać i gadać, tak, więc jeszcze tak. Na pewno sobie będziemy rozmawiać. A to jeszcze gotować. Ale tak, spotkaliśmy się, żeby gotować, coś zrobić dobrego i jeszcze pójść na kije, bo póki jest pogoda, jasno. Tak. No, a wreszcie mam czołówkę. Nie wiem, że jest ładna pogoda. Jest po prostu, nie ma promyka słońca, ale jest ładna pogoda. No, ale jak mówiłem, jak, tak. Ale we wstępie do filmu, którego jeszcze nie widziałeś, powiedziałem, że dajcie się zarazić tą pozytywną energią i optymizmem, tak. Ale wiesz, Olek, jak jest, no przecież nie ma złej pogody, tylko są... Złe ubrania! Złe ubrania! Dokładnie. Kolejna piątenka. Także tego. Dobra, czyli łapiemy się za owsiankę. Tak, właśnie. Bo jak wspomnieliśmy tutaj, to naszym dzisiaj gwoździem programu jest owsianka, nie? Płatki owsiane, bo chcemy pokazać jakąś taką alternatywę, no nie chleb, tak? Chcemy pokazać, że te płatki też można fajnie sobie komponować w swoją dietę, co też jest fajne z kolei, bo niektóre osoby teraz żyją bezglutenowo, nie? Więc można sobie kupić płatki bezglutenowe. Można w ogóle sobie te płatki wymieniać, raz jaglane, raz owsiane, raz orkiszowe, bo tutaj jest, wiesz, pełna rotacja, nie? Możesz sobie kombinować jak chcesz, a jeszcze do tego bez gluten, nie? To już jaka jest w zależności od potrzeby, nie? Gotujemy to. Głodny jesteś? Tak, chociaż już wciągnąłem kilka tych kulek, więc pierwszy głód zabiłem, ale jak najbardziej tak. Mówisz, że się szybko nagrzewa, tak? To wrzucam olej, łyżeczkę oleju kokosowego, bo teraz, jeszcze powiemy może co robimy, bo robimy złotą owsiankę. To jest taki bardzo fajny przepis, widzę, że mocna jest ta kuchenka, zmniejszę trochę ogień. Bardzo fajny przepis Marty Dymek z Jadłonomii, która prowadzi wegańską kuchnię. Ja ją troszkę dzisiaj po prostu troszkę gęstszą zrobię, żeby była moim zdaniem smaczniejsza. Dlatego dodamy po prostu tylko więcej płatków. Teraz dałam łyżeczkę oleju kokosowego, pół łyżeczki kurkumy, bardzo fajna właśnie przyprawa, która wzmacnia odporność. I do tego dodamy sobie troszkę pieprzu czarnego. To będzie ciekawe właśnie, bo to będzie taka, wiesz, ostrość, nie? Myślałem, że to będzie na słodko. będzie słodko, ale też będzie i ostro. Super. Więc dodamy troszkę tego pieprzu, tak, żeby kurkumina, która jest w kurkumie, zadziałała właśnie tak odpowiednio na naszą odporność, prawda? Jednak zwiększymy trochę temperaturę, chwilkę podgrzejemy tą przyprawę i jak już delikatnie uwolni się aromat, to wrzucę płatki. Płatki to jest normalnie w przepisie 1/4 szklanki, a dzisiaj sobie dodamy 3/4, czyli połowę więcej, po to, żeby ta owsianka była gęstsza. A później dodamy sobie jeszcze szklaneczkę mleka. W naszym przypadku będzie to mleko owsiane, czyli będzie to mleko roślinne. O, myślę, że już można płatki dodawać. Płatki tak sobie troszkę podprażę. O, żeby było złoto, czyli ta złota owsianka. I myślę, że spokojnie sobie jeszcze zwiększymy temperaturę, bo tak jak mówiłam, szybko. Smacznie, zdrowo i szybko. To jest dosyć poważna sprawa, bo bardzo dużo osób twierdzi, że nie potrafi, że nie można być na diecie właśnie, bo to tak dużo czasu zajmuje, nie? No i tak. Można jeść zdrowo. Tak, tak. No, trzeba przeorganizować często życie trochę rodzinne, że inaczej trzeba ugotować dzieciom, inaczej no, w ogóle inaczej członkom sobie... rodziny, tak, inaczej dla siebie i to na pewno zawsze gdzieś wymaga jakiejś zmiany organizacji.
No i teraz chwilkę, nie? Potrzebujemy, żeby te płatki troszkę zmiękły. No właśnie, jak mnie zaprosiłeś do swojego programu, to stwierdziłam, że chcę jakoś gości zaskoczyć. No to mnie zaskoczyłaś, akurat tak. Akurat uczestnicy warsztatów nie są już zaskoczeni, bo wszyscy jedzą tą owsiankę. Ale fakt, dalej jednak to jest taki przepis, który trochę dziwi, bo jak kurkuma do płatków owsianych, a my już tę owsiankę, tak ona nam się czasami przejada wręcz, nie? No. Że tutaj, no, że jest za dużo, tak, tych płatków wszędzie, a my sobie zrobimy je trochę inaczej, przez to będzie ona właśnie ostrzejsza też od pieprzu, od kurkumy i myślę, że będzie bardzo, bardzo dobra. A słuchaj, chciałem Cię zapytać, bo... Już powoli. Czy płatki mają jakoś, że jak je podgrzejemy, to one są wtedy lepiej przyswajalne niż jak jemy na zimno, czy nie ma to znaczenia? Ja myślę, że to po prostu jest inna opcja. Jeśli chcesz zjeść na ciepło, no to właśnie wtedy gotujemy, prawda? Aha. Ja zachęcam zawsze, żeby to śniadanie jednak jeść na ciepło, żeby jeść zupę też w ciągu dnia na ciepło. Ogólnie przynajmniej tam ze 2-3 posiłki, jeśli wszystkie w ogóle nie mogą być ciepłe. Po to, żeby właśnie ogrzać organizm, prawda? Więc przede wszystkim rano właśnie zależy mi na tym, żeby płatki były, żeby śniadanie zjeść po prostu na ciepło. Czy to będą płatki, czy to będzie szakszuka, tak? Żeby to po prostu... szakszuka. Takie jajeczka sadzone na warzywach. Może to być sos pomidorowy, może to być jeszcze papryka, cebulka. Ja to już tak, to znam, ale nazwy nie znam. Zrobię w kolejnym odcinku. Szakszuka? Szakszuka. Nie pytaj. Skąd ty przyjechałaś do Polski? Czujesz ten zapach? Czuję. Tak, najbardziej czuję bardzo tą kurkumę. Kurkumę, nie? Tak. Jak się nie jest przyzwyczajonym, to tak właśnie to jest. Nie no, czuję się, jakbym miał zaraz zjeść chińszczyznę. W daniach indyjskich na pewno kurkumy jest dużo. No właśnie. No i możemy to w ten sposób zostawić. Mhm. Wiesz? A możemy zrobić jeszcze bardziej gęsto. Okej. Okay. Ja myślę, że to pewnie będzie... jak się chwilę zostawi, to jeszcze tak. Pewnie się zgęsti. Tak. I dodam do miseczki. Wracamy do miseczki. I na tym etapie możesz właśnie sobie dodawać no, różne składniki. My dzisiaj mamy borówki i płatki i migdałów, ale może to być na przykład masło orzechowe, może to być jakiś ulubiony dżeng, a może to być po prostu tylko i wyłącznie owsianka. Zależy po prostu na czym, jakiego smaku danego dnia oczekujesz, nie? Bo na przykład na śniadanie to myślę, że nie trzeba tak bardzo kombinować. Ale też jeśli chcemy, żeby ten posiłek, to śniadanie właśnie było też takim paliwem naszym przedtreningowym, prawda, że jemy rano śniadanie, a później gdzieś tam za półtorej godziny, za dwie idziemy na trening, to dobrze, żeby się składało i z węglowodanów, i z białka, i tłuszczy, a tutaj właśnie w owockach mamy fajne składniki, które nam będą... No, myślę, że wzbogacały tą smak jeszcze owsiankę. Tak, tak. Prosto smak. Czyli co, to już jest gotowe? Tak. Tak wygląda nasza owsianka. Ja już, Olek, znam ten smak. Tak, ja chciałem, ja chciałem powiedzieć, że trochę się boję. Trochę się boję, bo nie wiem, czy uda mi się ukryć, jeśli mi nie będzie smakować. Ja jestem zaskoczony od samego początku, jak ty to zaczęłaś robić, bo słuchajcie, naprawdę, to pachnie jak, tak jak wspomniałaś, ja jak wspomniałem, jak chińszczyzna, jak tajskie jedzenie, a nie jak owsianka. No i dobra, spróbuję. Spróbuj. Tak? Uważaj, tak wiesz, żeby z gorąco jeszcze trochę. Aha, to ja może poczekam. Albo zjem sobie te. Borówkę. Borówka mnie nie zaskoczy. Ale dobra, cicho, skosztuję z samego tego. Spróbuj. Jak? Wiesz, że dobra, bo cię spodziewałem takiego, bo to naprawdę tak to wszystko aromatycznie pachnie, że ja się spodziewałem, że to będzie takie mocne uderzenie tych przypraw i pieprzu i kurkumy, a tego nie ma, jest fajnie. Jest taka lekko ostra, nie? Tak, tak, ale tak przyjemnie. Przyjemnie. Fajna ostra. Taka odmiana i z tą kwaskowością i lekką słodyczą borówki to się wszystko fajnie komponuje, no. I z tymi migdałami. Tak, też. Jak chcesz jeszcze słodszą, to oczywiście możesz dodać na przykład cukru kokosowego, prawda, odrobinkę. Albo trzcinowego, prawda, ale myślę, że z zupełności tyle wystarcza. Fajnie jest to właśnie w takim śniadanku, że
Taka owsianka ma niski indeks glikemiczny, więc to znaczy, że właśnie będziemy tak powoli tą energię wypuszczać, tak? Ona będzie powoli gdzieś tam, więc jak zjemy sobie nawet ją teraz i pójdziemy na trening za półtorej, dwie godziny, to dalej będziemy mieć fajną energię, nie? No. Ej, naprawdę super, podoba mi się. Naprawdę warto spróbować. Ja nie wiem, czy ja mam się z tobą tym podzielić, nie, czy nie, nie, dziękuję. Ja mogę to zjeść całe. Jest, spokojnie. Dobra. Zwłaszcza, że jeszcze przecież Olek, ty będziesz teraz gotował. Ja? Aha, no bo no. Właśnie, bo mamy, wiemy już co zjeść przed. Tak. Wiemy, że kulki to jest super rzecz, którą można zabrać w trakcie. W trakcie. Ale nie wiemy jeszcze co zjeść albo co zrobić po treningu. Jasne. To co tutaj byś zaproponowała? Tak, tutaj właśnie my sobie dzisiaj zrobimy, oczywiście znowu użyjemy płatków, więc zrobimy sobie taki koktajl, takiego szejka potreningowego. Dlaczego akurat szejk? Dlatego, że po pierwsze możemy właśnie go schować do bidonu i zabrać ze sobą na trening, więc nie musimy, jest to właśnie proste w obsłudze, szybko się wszystko miksuje, szybko się miesza. No i przede wszystkim taki posiłek potreningowy powinien mieć z kolei cukry proste. Czyli coś, co nas szybko, jak już się zmęczymy, tak? Zużyliśmy wszystko, co mieliśmy dobrego w organizmie, tak? Jakieś minerały i tak dalej. No to teraz chcemy jakby dostarczyć tej energii dosyć w takim przyspieszonym tempie. Dlatego zmiksujemy sobie szejka. Tam będzie trochę cukru z kolei od banana. Tutaj mieliśmy fajnie od mleka, nie kokosowego, tylko owsianego, bo mamy boróweczki. W kulkach mieliśmy daktyle, które są słodkie, a tutaj z kolei w szejku będziemy mieć banana i też będzie właśnie to taka fajna kompozycja, lekko słodka, a też taka, ta energia właśnie wtedy wytwarza się dosyć szybko, nie? Nie tak jak tutaj właśnie niski indeks glikemiczny, który gdzieś tam za 2-3 godziny dalej masz tą energię. Ale właśnie teraz musimy szybko, tak? Szybko uwolnić tą energię, żeby ją uzupełnić, odzyskać, nie? Okej, okay, dobra. Czyli co, bierzemy się za ten koktajl, tak? Za tego szejka, to sobie odstawiamy. Czyli tak, mamy tutaj pojemniczek do miksowania. Mamy blender. No jakbyś mi teraz powiedział, że się nie nagrało. Że się nie nagrało, to bym... No cóż, bywa i tak w życiu. Przejdziemy na ten kłokik. Przy dystansie, tak. No przecież na godzinę to nie bierzemy... Nie bierzemy kanapek, nie? Ale właśnie na przykład jak idziemy w górę, to się zawsze się brało jajko, kanapkę, no, się bułki smalowało. Rozumiem, czy tak robisz też pod kątem na przykład dzieci, czy... Oczywiście. Czy nie? Czy tak, robisz, tak? Tak, oczywiście, nie? Myślę, że... Czy mówisz, nie ma kanapy, bierz kulkę. Bo powiedziałeś, że te są skałą, tak, a masz tak. Może jakieś takie kul i one pobudzają, nie? Tak. Pewnie tak. Dzieci mają potem dużo energii i jest spoko. Dla dzieci robię spinką. Okej. Okay. Ale właśnie się tak mi przyszło na myśl, czy są jakieś takie kulki, co im dajesz na przykład wtedy, kiedy chcą być spokojne. Wiesz co? Moje na przykład z jakąś melisą albo... Są spokojne? Wiesz co, dobra, to jest pomysł. Trzeba byłoby wypróbować, nie? Ale jeszcze nie opatentowałam. Melisa, instant, jakieś tam inne jeszcze... Ja myślę, tabletka że... Xanaxu. Tak. Trzeba byłoby spróbować, chociaż ja myślę, że sam wysiłek jest po prostu dla nich taki męczący, a, że... To no, że to jest to, nie? Dobra, okej. Ale słuchaj, podrzuciłeś mi tutaj fajny pomysł. Nie? Szczególnie, że no wiesz, moje dzieci jakby coś takiego dostały jako pierwszy raz, no to pewnie by podeszły do tego z dużą dozą dystansu. A twoje są już przyzwyczajone, tak. Że mama daje w kulkach coś dobrego, więc wzięłyby to z pełnym zaufaniem. Tak. Na przykład masz je na weekend z głowy, bo śpią przez weekend. Ale żeś wymyślił, fajnie. Tylko żeby nie oglądały. Dzieci nie oglądajcie. Uwielbiamy Nordic Walking.